Zadanie 16. Marysia waży 35 kg i jest o 6 kg lżejsza niż Zosia. Ile waży Zosia? Czyli z racji tego, że Marysia jest o 6 kg lżejsza od Zosi, to oznacza, że Zosia waży więcej. Zosia waży więcej o 6 kg od Marysi. To znaczy, że jeżeli chcemy tutaj wyznaczyć wagę Zosi, to znaczy, że do 35 kg my musimy dodać 6 kg. Pamiętajmy o tym, że 35 to jest dokładnie to samo, co 30 plus 5. Czyli tutaj możemy zapisać, że mamy 35 kg, dodać 5 kg i dodać 6 kg. Jeżeli tutaj na tym etapie do 5 dodamy, no właśnie, nie 11, już chciałam wynik zapisać, dodamy 6, to uzyskujemy 11. Czyli tutaj możemy zapisać, że uzyskujemy 30 kg, dodać 11 kg, co daje nam 41 kg, czyli wagę Zosi. Oznacza to, że Zosia waży 41 kg.